tym roku zima przyszła szybko i nic nie wskazuje na to, by równie szybko ustąpiła. Ciągłe opady śniegu i skoki temperatur powodują zaleganie śniegu i lodu na dachach wielu budynków, a także tworzenie się sopli. Wszystko to zagraża tym, którzy są wewnątrz oraz tym, którzy są na zewnątrz. Za odśnieżanie dachów odpowiedzialni są właściciele i zarządcy budynków. Często jest jednak tak, że gruba warstwa śniegu zalega na dachach przez wiele tygodni. W Lubinie Straż Pożarna interweniowała już w takich przypadkach. Dyżurny stanowiska kierowania odebrał zgłoszenie o zalegających pokładach śniegu na budynku przy ulicy Kielińskiego. W związku z tym zadysponował tam zastęp ratowniczo-gaśniczy. Śnieg może być szczególnie niebezpieczny na dachach płaskich i o niewielkim nachyleniu. Straż Pożarna apeluje o ostrożność. Właściciele, zarządcy budynków są zobowiązani do zapewnienia właściwego, bezpiecznego przebywania w tych budynkach i między innymi mają za zadanie zapewnić właściwą konstrukcję tego budynku, czyli również odśnieżanie dachów, bo to może stanowić zagrożenie naruszenia konstrukcji. Szczególnie niebezpieczne są nawet metrowe sople zwisające z dachów. Za niedopełnienie obowiązków zarządcom budynków grożą kilkusetzłotowe mandaty.